Ja się Robert Dzięba, witam z gabinetu starosty Kobrzyskiego. Dzień dobry panie starosto. Dzień dobry, witam. Po czarnym poniedziałku jesteśmy. Przeżyliście jakoś protest kobiet? No rzeczywiście znaczna część naszego personelu w dniu wczorajszym nie przyszła do pracy. Było to działanie najzupełnie legalnie. Wykorzystano urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe wszystkie. Tutaj cały kalendarz tych elementów mogły panie wykorzystać. Pań, które wczoraj z tej możliwości skorzystało, było 40 osób. To głównie tutaj z ulicy Prac Ratuszowy. Takie wydziały, na przykład wydział finansowy, w ogóle nie funkcjonował, no ale radziliśmy sobie w ten sposób, że panowie przyjmowali te niezbędne wpłaty, na przykład z Wydziału Komunikacji na kwitariusz, taki dowód KP. W Wydziale Komunikacji pracowało trzech mężczyzn, dwóch inspektorów i pan naczelnik. Ale tutaj chcę podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, że ten protest spotkał się ze dużym zrozumieniem mieszkańców. Myśmy wcześniej informowali o tym, że tego dnia mogą takie utrudnienia, można takie utrudnienia napotkać. No i rzeczywiście tego dnia do Wydziału Komunikacji przyszło zdecydowanie mniej osób. To było naprawdę kilka, zostały obsłużone na bieżąco. No a dzisiaj wszystko z powrotem wróciło do normy. Wszystkie panie, te, które w dniu wczorajszym uczestniczyły w tym proteście, czy też brały udział w manifestacji, która miała miejsce na Molo, wróciły do pracy, wszystko funkcjonuje normalnie. No było interesująco i ciekawie, to takie nowe nasze męskie w tym zakresie doświadczenia. No, zobaczymy, miejmy nadzieję, że to ostatni tego rodzaju proces, czy on wystarczy, czy nie, to się okaże. Znaczy, wszystko wskazuje na to, że chyba nie do końca może być to ostatni protest, dlatego że nie widać żadnych sygnałów, aby ktoś chciał tą sytuację zmienić. No tutaj po raz kolejny mamy taką oto działanie Prawa i Sprawiedliwości, które deklaruje, że każdy projekt obywatelski, który jest skierowany do Sejmu, będzie procedowany. Stało się w tym momencie inaczej. W pierwszym czytaniu ten projekt przepadł. Szkoda. No i właśnie tego jest dzisiaj cały efekt, czyli ta cała praca, która została w tym zakresie włożona, poszła na marne. Aby przygotować nowy projekt, trzeba było ten proces rozpocząć od samego początku, więc no nie zakładam, aby poniedziałek, ten, który mieliśmy wczoraj, obserwowaliśmy, no to było ostatnie tego typu działania. Myślę, że tutaj panie będą w tym zakresie bardzo konsekwentne i tej konsekwencji paniom bardzo gorąco życzę. Panie starosto, ze spraw, które sobie wypisałem, chciałbym, żeby skomentował pan odejście Cezarego Kalinowskiego, jeden z bardziej aktywnych radnych, szef klubu Porozumienie dla Kobrzegu i przed i po rozpadzie postać, która no, przez ostatnie dwa lata dość mocno zafunkcjonowała w kobrzeskim samorządzie. Nagle dowiedzieliśmy się, że no, chęć do pracy w samorządzie panu radnemu, państwo też słyszeliście, się no, wypaliła. No właściwie posypała się cała ta koalicja, która no miała dosyć taki egzotyczny, nie ukrywam, charakter. Proszę zwrócić uwagę, że połączyła ta koalicja w stosunkowo krótkim okresie czasu, bo wytrzymało to tak na marginesie około półtorej roku bardzo różne środowiska. No trudno jest cementować ludzi czasami o tak skrajnych poglądach, takich różnych biegunowych. Co do oceny sposobu funkcjonowania Czarka Klinowskiego, no rzeczywiście był to jeden z bardziej wyrazistych radnych Rady Miasta. Wydaje mi się, że no starał się tutaj wszystkim w sposób bardzo czytelny i jasny wytłumaczyć motywy swojego postępowania. No tak na myślę, to pewnie tylko on dokładnie wie, co jest tą prawdziwą i rzeczywistą przyczyną, że Czarek Kalinowski podjął decyzję o tym, żeby opuścić szeregi nie tylko klubu, ale również złożyć mandat radnego. Przed nami nowe wybory, są to okręgi jednomandatowe. Czarek Kalinowski startował z regionu dotyczącego ulicy Budowlanej. Myślę, że tutaj nasz klub, Platforma, na najbliższym zarządzie podejmie decyzję, kogo rekomendować, żeby taka osoba mogła się przygotować. Mamy sporą ilość osób, którym naprawdę zabrakło niewielu głosów, aby ten mandat radnego pozyskać. No i głęboko wierzę, że klub radnych PO po wyborach wzbogaci się o kolejną bardzo aktywną osobę. A Czarkowi, no cóż, no podjął decyzję. Życzymy wszystkiego dobrego na tej drodze życia już poza polityką samorządową. Kolejna sprawa też a propos, no może nie do końca polityki, bo nie powinniśmy w to mieszać polityki, to wybory do rad osiedli.
w Kołobrzegu. Okazuje się, że nie ma zainteresowania. Po raz kolejny chyba z rzędu jeszcze pamiętam, jak działo się to w 2006 roku, kiedy chyba w 2007, jak się sięgam pamięcią, były wtedy wybory właśnie do Rad Osiedli, kiedy było bardzo duże zainteresowanie, niemalże rekordowe zainteresowanie chyba w historii miasta. I od tego czasu jest coraz mniej, coraz gorzej. Jakoś nie ma pomysłu na to, żeby zaktywizować mieszkańców do tego, żeby skutecznie chcieli reprezentować swoje interesy na tym poziomie samorządu. To taka troszeczkę zaskakująca rzecz, bo wiele osób wyraża bardzo wyraźnie swoje poglądy. Niektórzy robią to personalnie, inne osoby ukrywają się pod różnymi anonimowymi wpisami. Sądzę, że z tej grupy osób można było wyłonić dobrych przedstawicieli do rad osiedli. Tutaj uważam, że to jest też dobry okres na to, żeby osoby młode mogły po raz pierwszy zacząć funkcjonować. Samorząd osiedlowy jest pełną formą wyborów samorządowych. One to są wybory powszechne, bezpośrednie. Z tego tytułu można wybrać przewodniczącego takiego osiedla. Ludzie przychodzą, często zgłaszają różne wnioski, różne pomysły w tym zakresie, a wydaje mi się, że pierwszym takim etapem, pierwszym takim filtrem właśnie mogą być te rady osiedli. Więc jeżeli jeszcze nie jest za późno, to tutaj gorący apel w kierunku ludzi młodych, jeżeli osoby starsze, które w tych radach funkcjonowały, wypaliły się, nie chcą już dalej funkcjonować, to być może rzeczywiście warto byłoby, żeby 20-30-latkowie do tego procesu przystąpili, do takich rad, w takich radach funkcjonowali. Wydaje mi się, że one mają swoją przyszłość, takie rady, kiedy będzie można dobrze współpracować, będzie można dobrze składać swoje pomysły, one będą miały szansę na realizację, no to sens funkcjonowania rad jest w tym momencie duży. No jeżeli nie ma, no to nikogo też na siłę, panie redaktorze, przecież do tego nie przymusimy. A panie starosto, nie przymusimy, no ale z drugiej strony, no jak pewne rzeczy, które potem oddolnie wychodzą, potem się okazuje, że mieszkańcy nie chcą tego, nie chcą tamtego, niektórym nie podoba się pomnik smoleński, inni no, chcieliby remont ulicy, nie ma z kim o tym rozmawiać, nawet do starosty, gdyby można było przychodzić i spotykać się, wiem, że jutro macie spotkanie z radnymi chociażby, tak? No, ale rady osiedla jakoś nie przejawiają takiej inicjatywy raz do roku, choć są tacy, którzy faktycznie są w tym, ja mogę państwu powiedzieć, bardzo konsekwentni, chociażby rada osiedla Janiska, która jest bardzo konsekwentna w pewnych rzeczach. Ja wiem, o dzikach zawsze rozmawiamy we wrześniu, no, kiedy się spotkamy, ale są, a cała reszta. Rada osiedla tutaj, która organizuje fajne pikniki rodzinne tutaj na bulwarze przy Parcencie, tak, przy ulicy Zygmuntowskiej. To jest grupa osób, którym w dalszym ciągu jeszcze się chce, w dalszym ciągu wyrażają taką chęć i wolę do pracy, no ale jakby troszeczkę tutaj gaśnie, no nie wiem, być może wszystkie kwestie dotyczące pewnych problemów, które tutaj każdy w życiu posiada, no ludzie zaczynają ten czas troszeczkę bardziej ważyć, próbują w pierwszej kolejności rozwiązać swoje tutaj kwestie rodziny, życiowe, inne problemy, które można w życiu napotkać i dopiero później ten czas jest ewentualnie na poszukiwanie. No i tak rzeczywiście, jak się patrzy, to spora grupa osób, które dzisiaj funkcjonuje w radach osiedli, są to osoby, które jakby są już ustabilizowane życiowe, czyli albo są na emeryturach, rentach, czy też gdzieś mają bardzo stabilną pracę. Natomiast brakuje mi bardzo rzeczywiście ludzi młodych i tutaj mówię, to uważam, że jest największa szansa dla osiedli, 20-30-latkowie, świeże spojrzenie, świeży wzrok, nowe pomysły, bardzo często gdzieś tam może podpatrzone, bo przecież to są osoby, które są bardzo mobilne, które podróżują nie tylko po kraju, również po świecie, mogłyby tutaj parę pomysłów nam przywieźć i parę rzeczy usprawnić. No nie znam recepty na to, żeby kogokolwiek zmusić, poza tym, że możemy w dalszym ciągu jeszcze o to apelować. Panie starosto, kolejna sprawa, chciałem się dowiedzieć, czy dostał pan już informację dotyczącą zmiany sposobu naliczania kosztów odpadów, dlatego, że nieruchomości niezamieszkałe od przyszłego roku również będą rozliczane inaczej i dla was jest specjalne jako instytucji oczywiście urzędowej, również specjalny algorytm, którego będziecie płacili za śmieci, pewnie więcej niż w tym roku. I chciałem pana zapytać o komentarz, bo przedsiębiorcy no, biją na alarm, że dostaną bardzo mocno po kieszeni, a tak naprawdę okazuje się, że wcale tej zmiany nie trzeba wdrażać, tak? Znaczy pomysł jeszcze pełnego klubu Porozumienie dla Kołobrzegu, że trzeba wszystkich obciążyć, okazuje się, że u niektórych przynajmniej przedsiębiorstw podwyżka sięgnie 500%, trochę dużo. No rzeczywiście, jak się patrzy na skalę tych podwyżek, czyli jakiś przedsiębiorca dostanie nagle fakturę pięciokrotnie większą, no to nie dziwne, że taka osoba w tym momencie wyraża swoje niezadowolenie. No, w Kołobrzegu jest dosyć specyficznym miejscowością sposób naliczenia opłaty dotyczącej tego wskaźnika korzystania z użycia wody. No uważam, że w tym momencie jest w miarę optymalny, no bo rzeczywiście mamy sporo zasób dotyczący lokali mieszkalnych, które nie są
mieszkaniami. Są to apartamenty, w których okresowo tylko przebywają osoby, no i tylko okresowo się za te śmieci płaci. Sposób dotyczący od metra kwadratowej powierzchni, no wydaje się tutaj też nie do końca osobom sprawiedliwym sposobem, no bo ktoś może mieć duże mieszkanie i mieszkać sam, tych śmieci produkować stosunkowo odpadów niewiele. Od osób zameldowanych, no za chwilę nie będzie obowiązku meldunkowego w Polsce, więc tutaj ten system też byłby nie do końca szczelny i sprawiedliwy. Natomiast no, tutaj jest kwestia dotycząca właściwego wykorzystania tego potencjału, który niesie ze sobą funkcjonująca w mieście kompostownia, funkcjonujący w mieście zakład zieleni miejskiej. Może bardziej trzeba skupić się na sposobie dotyczącym premiowania osób, które segregują odpady, bo przecież te odpady to jest produkt, który później jest sprzedawalny. Są to pieniądze, które leżą na ziemi i można je podnieść i bardzo dobrze sprzedać. Takie odpady jak PET, takie odpady jak szkło opakowaniowe, one się dzisiaj bardzo dobrze sprzedają. My mamy też dobre w tym zakresie wskaźniki. Natomiast no, to, co chyba tutaj powinno się stać, to osoby, które mają podnieść ten ciężar najwyższy, powinny się spotkać tutaj z osobami, które podejmą decyzje w zakresie stawek śmieciowych i wydyskutować jakieś wspólne rozwiązanie. Ja jestem właśnie zwolennikiem tego typu rozwiązań, tego typu konsultacji. Nie chciałbym jakby podpowiadać w tym zakresie rozwiązań. Jest dyrekcja Zakładu Zieleni Miejskiej, która z pewnością może jakieś alternatywne rozwiązania przygotować, a wiem, że znając ten zakład, bo przecież kiedyś przez okres 2,5 roku kierowałem tym zakładem, są tam przecież różne inne potencjalne możliwości, aby bardziej sprawiedliwie ten sposób naliczenia śmieci rozłożyć. Ostatnie pytanko, jak się Skodą jeździ? Skodą? No jak samochodem. Jakie pytanie, Skodą? No, równie dobrze można było zapytać, jak się jeździ Peugeotem, bo jeżdżę też Peugeotem. Ten sam sposób kierowania, tak? No, wiem. Skrzynia manualna, kierownica po właściwej stronie. Kiedy umawiamy się na testy? Możemy zejść od razu ten test przeprowadzić, ale zapewniam pana, że jakby nic nowego pan... Nie, może kiedyś przyjdziemy do tej Skody, objedziemy powiat kołbrzeski, że nagramy taki program. Skodą po powiecie. Pan starosta. Skodą po powiecie, jak Skodą po powiecie, ale byśmy przyjechali się i zobaczyli, co słychać w powiecie, to może wcale nie głupie. Może zimą, jak drogi będą nieodśnieżone. Dlaczego pan zakłada, że będą nieodświeżone? No, rok ubiegły, no, nie było zimy. No, ten rok coś wyczaruje. No, możemy gdzieś tam dalej pojechać do innego powiatu, zobaczyć, jak to wygląda. Wszystko jest, panie rektorze, okej. Samochód, jak chyba ktoś to nazwał, bardzo często spotykany, po prostu dla Kowalskiego. Ja się nazywam Tamborski. Ale dobra, okej. Ale to jest, myślę, dobry pomysł do tego, żeby jednak się przejechać i nagrać program. Państwo też przy okazji zobaczyć, jak pan starosta prowadzi. Unikniemy niektórych scen, może uda nam się wyciąć. Takie powiatowe TVN Turbo. TVN Turbo, powiatowe. No, gościliśmy niedawno TVN Turbo, tak? A, właśnie! No i coś tam było o rondzie starosty. Znakomitym rondzie. Ja nie oglądałem tego programu, dziś próbowałem go znaleźć na internecie, nie udało mi się go namierzyć, ale tutaj parę osób mi treść tego programu powiedział. On jakby samo rozwiązanie jest powszechne, tak? Stosowane nie tylko w Kołbrzegu, stosowane w Polsce, w Europie, tego typu rozwiązania. No, ktoś tam podnosił kwestię, że trzeba było te progi zwalniające zastosować, ale one tutaj nie są przypadkowo zastosowane, dlatego że wiele osób jakby, gdybyśmy tych progów nie stosowali, tylko zwykłe oznaczenie poziome, no to po prostu traktowałoby to w dalszym ciągu jako zwykłe skrzyżowanie, a przecież chodzi tutaj o zachowanie tego ruchu okrężnego, tak? Czyli ustępowania dla osób nadjeżdżającej z lewej strony. Więc te progi na pewno pozostaną. Każdy, kto tam chce przejechać, przejedzie autobusy spokojnie, wtedy rzeczywiście można na ten próg najechać z odpowiednią wolną prędkością. Nie robi to wtedy żadnego dyskomfortu dla osób podróżujących tym samochodem. I proszę Państwa, można wiele rzeczy mówić, ale w mojej opinii będę bronił tego rozwiązania. Tamten ruch został rzeczywiście usprawniony, tak? Jeździ się może troszeczkę czasami wolniej, ale się jeździ płynnie, jeździ cały czas. Poprawiliśmy to bezpieczeństwo. Odsunęliśmy chodniki troszeczkę dalej od osi, od środka tego ronda. I jak pytałem ostatnio policji, w okresie ostatnich 2 lat od momentu tego wprowadzenia nie było tam żadnego zdarzenia drogowego, nie było żadnej kolizji, żadnej stłuczki, więc no, jeżeli tego typu rozwiązania przynoszą ten efekt, no to należy je realizować. Na komentarzu starosta Tomasz Tomborski, dziękuję za spotkanie. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.